Cześć, tu Gracjan. Lato, lato i wakacje spoko są. Lato, lato i wakacje spoko są. Cześć, witam was. Jestem teraz tutaj w lesie. Piękny las. Wokół mnie mnóstwo drzew. Ptaki pięknie śpiewają. Jest piękna, wspaniała pogoda. Bardzo ciepło, przyjemnie. Już niedługo wakacje, więc życzę wszystkim udanych wakacji i wspaniałego lata. Lato, lato i wakacje spoko są. Lato, lato i wakacje spoko są. Tak, jestem teraz tutaj na takiej łące, bardzo fajnej, bardzo zielonej. Można się tutaj wspaniale opalać na słońcu. A, jeszcze chciałam powiedzieć właśnie o takiej sprawie odnośnie krótkich spodenek. Właśnie, że takie fajne są krótkie spodenki całkiem. I również one są i dla kobiet, i dla facetów, i dla wszystkich, ponieważ są po prostu najbardziej praktyczne. Ponieważ bez sensu w lecie chodzić w jakichś spodniach potąd, czy po kolana. Po prostu najlepiej chodzić w takich całkiem po prostu krótkich spodenkach, jak jest lato, słońce, upalnie i gorąco. Ponieważ takie spodnie gdzieś po kolana to się nadają na jesień, albo po prostu jest inna sprawa, że jakiś tam gdzieś daleko człowiek mieszkający coś sobie wymyślił, jakiś projektant mody i teraz niby wszyscy ludzie na całym świecie mają go posłusznie słuchać i wypełniać wszystkie jego nakazy, że na przykład on by sobie wymyślił, że spodnie w tym roku modne będą potąd. I co? I wszyscy na całym świecie ludzie od razu muszą chodzić tak ubrani? Nie, to jest bez sensu. Po prostu trzeba ubierać się tak, jak jest najbardziej, najpraktyczniej. A właśnie takie krótkie spodenki na lato, na upalny dzień właśnie są najbardziej praktyczne i najfajniejsze. No i właśnie tutaj sobie teraz siedzę na łące, bardzo fajnie. Już niedługo wakacje, więc życzę wszystkim wspaniałych, udanych, cudownych wakacji i oczywiście wyjazdu w góry, nad morze, nad rzeki, jeziora, do lasu, na pola, w ogóle wszędzie, gdzie się da jakieś strumienie, wszędzie, gdzie jest zielono i fajnie i przyjemnie. Więc życzę udanych wakacji, pozdrawiam i na razie cześć, bye bye.